przeklnę Cię. Ach jo, to nie była dziewczyna łatwa. Oj, niełatwa. I co do tego, potrafiła tę rzecz zagmatwać aż do stopnia niesłychanego. A gdy wreszcie zmysłów pociskiem na orbitę mknąłem rozkoszy, pospieszyły usta jej bliskie, ostrzeżenie takie wygłosić. Przyklnę cię, jeżeli mnie porzucisz, przyklnę cię, gdy się ku innej wrócisz, przyklnę cię, jeżeli postąpisz podle, dziś się za ciebie modlę, jutro przeklnę cię, przeklnę cię i twoje wiarołomstwo, przeklnę cię i twoje z nią potomstwo, przeklnę cię i już się nie obronisz w Paryżu, w Bolonii, przekleństwo mego nic będzie ci. Wykrakała, oj wykrakała, że spełniło się co do słowa. I poczułem, że chociaż pałam, to przyczyna palania nowa. Więc do tamtej w żalu i wskrusze znów się zgłaszam, smutny szalenie. Bywaj zdrowa, z inną już muszę, a ty zgodnie z swym przyrzeczeniem. Przeklnij mnie, sam jestem winien temu, przeklnij mnie, od dziś się za mnie nie módl, przeklnij mnie, nie mogłem zrobić podlej, niczym mnie nie oblej, lecz tylko przeklnij mnie, przekleństwo cię pokrzepi, przeklnij mnie, do nosów na mnie nie pisz, przeklnij mnie, lecz ugodź słowem żwawsze mnie w kinie, w teatrze, intymnie już raczej, przeklnij mnie, przeklnij mnie. Przeklnij mnie, a żebyś wiedział, przeklnij mnie, porzuciłeś, przeklnij cię, przeklnij mnie, 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 Aurelia Luśnia i Krzysztof Herdzin. Niespodziewanie.